z tego, że mogę ten bezpośredni czas rekolekcji, czas przygotowania przeżyć właśnie z wami w waszej parafii. Tak jak słyszeliśmy właśnie w pierwszym czytaniu, oto nadchodzi. Oto nadchodzi właśnie ten, który właśnie chce przyjść. Ale nie tylko chce przyjść na ziemię. Nie tylko chce przyjść i narodzić się gdzieś tam w świątyni, ale przede wszystkim chce przyjść i narodzić się w moim życiu. Narodzić się w moim sercu. Narodzić się w mojej rodzinie. Tam, gdzie potrzebuję właśnie takiego nowego życia. I właśnie dzisiaj rozpoczynamy te święte rekolekcje. Taki, można powiedzieć, bezpośredni czas, kiedy mogę przygotować się na to najważniejsze wydarzenie, jakim jest Boże Narodzenie. I moi drodzy, chciałbym na samym początku bardzo mocno zachęcić was do modlitwy. To, o czym mówił już ksiądz proboszcz we wstępie, ale chciałbym w pierwszej kolejności zaprosić was do modlitwy za siebie nawzajem. Za każdego i każdą z was. Moi drodzy, myślę, że nikt z nas nie wątpi w to, że Pan Bóg chce działać w moim życiu. Nikt na pewno nie wątpi w to, że Pan Bóg chce siać konkretne ziarno w moim sercu. Ale bez pomocy Pana Boga, bez wsparcia Ducha Świętego, to tak naprawdę to słowo nie jest w stanie tak naprawdę wydać żadnego owocu. Dlatego bardzo zachęcam was, abyście dziś, jutro i pojutrze właśnie otoczyli w pierwszej kolejności siebie tą modlitwą. Może też w sposób szczególny przez te następne dwa dni, kiedy będzie ten sakrament pokuty, bo widzicie, że dzisiaj księża nie usiedli do konfesjonału, bo to jest właśnie ten pierwszy czas, abyśmy mogli w sposób szczególny prosić Pana Boga o to, aby nam pomógł dobrze przygotować się do tego sakramentu pokuty, pojednania. Jeżeli taka prośba jest też ze strony księży, jeżeli ktoś ze starszych został tutaj dzisiaj przywieziony, to może pójść do zakrystii i tam może skorzystać z tego sakramentu pokuty i pojednania. I moi drodzy, może na samym początku ktoś, nie wiem, idąc tutaj do kościoła, zastanawiał się, i po co znowu te rekolekcje? I znowu co roku jedno i to samo. Znowu co roku rekolekcje adwentowe, znowu co roku rekolekcje wielkopostne, czy ten kościół nie może czegoś nowego wymyślić. Tylko w kółko jedno i to samo. Moi drodzy, przede wszystkim to jest taki szczególny czas, na który przede wszystkim zaprasza ciebie tutaj Pan. To jest taki szczególny czas, który przede wszystkim otrzymujesz od Pana Boga. Tak po ludzku możemy to powiedzieć w taki sposób. Bracie, zatrzymaj się, bo trumna kieszeni nie ma. Zatrzymaj się, bo trumna kieszeni nie ma. Moi drodzy, tak naprawdę ja niczego nie zabiorę z tej ziemi. Tak naprawdę, kiedy właśnie przejdę na ten drugi świat, to przejdę z tym, co mam w swoim sercu. Nie z tym, co posiadam. Bardzo często, kiedy chodzimy na pogrzeby, również chodzimy na pogrzeb jakiegoś człowieka bogatego. I możemy właśnie doświadczyć tego przepychu, takiej, można powiedzieć, jakiejś takiej pięknej trumny. I tak naprawdę to wszystko można by to zamknąć w takim pewnym opowiadaniu, jak to dwaj przyjaciele poszli na pogrzeb swojego kolegi. I kiedy stają już na cmentarzu,
Ta trumna została spuszczona do ziemi. I jeden z tych przyjaciół mówi: no widzisz, Kaziu, i co z ciebie zostało? A ten drugi tak popatrzył na niego i mówi: jak to co? Wszystko tak naprawdę zostało, nic nie zabrał ze sobą, bo właśnie trumna kieszeni nie ma. I moi drodzy, właśnie Kościół dlatego daje nam taki czas, abyśmy mogli się zatrzymać, abyśmy przede wszystkim mogli zweryfikować to swoje życie, abyśmy mogli zweryfikować swoje myślenie, abyśmy mogli zweryfikować właśnie to moje doświadczenie Pana Boga, zweryfikować to, kim tak naprawdę ten Pan Bóg jest w moim życiu. Bo moi drodzy, gdyby Kościół nie dawał nam takiego czasu, to jest takie przede wszystkim niebezpieczeństwo, że człowiek jest w stanie właśnie wymyślić sobie Pana Boga na swój obraz i podobieństwo. Takiego Pana Boga, jakiego ja przede wszystkim chcę. Takiego Pana Boga, jakiego ja bym przede wszystkim widział. I właśnie dlatego jest nam potrzebny ten konkretny czas. Konkretny czas Adwentu, konkretny czas rekolekcji, kiedy ja mogę stanąć i zobaczyć w to swoje serce. I zapytać się właśnie, jak to wszystko wygląda w moim życiu. Moi drodzy, myślę, że nikogo na ziemi tak naprawdę, ani czy to katolików, ani czy to wierzących albo niewierzących, nikogo tak naprawdę nie trzeba dzisiaj przekonywać do tego, że Pan Bóg istnieje. Jeszcze jak pracowałem w Białej Niżnej, mieliśmy tam niedzielę seminaryjną i na tą niedzielę seminaryjną przyjechał jeden ze współbraci, który pracował w Afryce. I podczas tego spotkania, kiedy rozmawialiśmy razem, zadałem mu pytanie: słuchaj, powiedz mi, czy tam w Afryce, czy tam, jak to się często mówi, w tej dżungli, spotkałeś człowieka niewierzącego? Człowieka, który właśnie dzisiaj nazywamy ateistą. A on mówi: słuchaj, coś ty. Nie ma. Nigdy tak naprawdę tam nie spotkałem człowieka, który by nie wierzył w Pana Boga. I powiem ci jeszcze coś więcej. Że jeżeli on wierzy, to tak naprawdę on praktykuje tą swoją wiarę. Moi drodzy, zobaczcie. Pismo Święte mówi nam, że człowiek może poznać Pana Boga. Że człowiek może doświadczyć tego Pana Boga w swoim życiu. Ale no właśnie, co to wszystko oznacza? Jak wygląda ta moja relacja właśnie z Panem Bogiem? Jak wygląda to moje doświadczenie Pana Boga? Co to znaczy, że ten Bóg rzeczywiście istnieje? Co to znaczy, że ja jestem chrześcijaninem? Co to znaczy, że ja wierzę? Zadaj sobie teraz pytanie, co to jest wiara? Co to jest chrześcijaństwo? Co to znaczy, że ja jestem tak naprawdę człowiekiem wierzącym? Dzisiaj niestety możemy doświadczyć czegoś takiego, że chrześcijanie pogubili się trochę światopoglądowo. Że tak naprawdę wielu katolików nie rozumie, co to jest chrześcijaństwo. Nie rozumie, co to tak naprawdę jest ta wiara. I my, moi drodzy, tak naprawdę gdzieś tam w tym wszystkim czasami się gubimy. Tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób to wszystko gdzieś tam wcielić w te swoje życie. Jakże często dzisiaj pozostaje tam jakieś chrześcijaństwo, jakiś tam chrzest, jakaś tam komunia, jakaś tam Eucharystia.
jakaś tam modlitwa. Ale co z tego wszystkiego wynika? Moi drodzy, co z tego dzisiaj wynika, że Ty jesteś na Eucharystii, gdzie za chwilę na tym ołtarzu żywy i prawdziwy Bóg będzie obecny? Co z tego wynika, że Ty się modlisz? Co z tego wynika, że właśnie Ty jesteś wierzącym, że Ty jesteś katolikiem? Co z tego właśnie wszystkiego wynika? Kiedy chcemy właśnie poznać Pana Boga, to najlepiej wtedy, kiedy wyjdziemy właśnie na zewnątrz, kiedy zobaczymy ten piękny świat, wtedy, kiedy zobaczymy, jak to wszystko pięknie zostało ukształtowane, uporządkowane, wtedy możemy wyjść i powiedzieć: Pan Bóg naprawdę istnieje. I mogę zobaczyć, jaki ten Pan Bóg naprawdę jest. I moi drodzy, właśnie podczas tych rekolekcji będziemy chcieli odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie. W jakiego ja Pana Boga wierzę? Kim tak naprawdę ten Pan Bóg dla mnie jest? Czym tak naprawdę jest dla mnie to chrześcijaństwo? Czym tak naprawdę jest dla mnie ta wiara? I teraz chciałbym zadać Ci pierwsze takie konkretne pytanie. Kim jest Twój Jezus? Mój Jezus. Czy masz swojego Jezusa? Czy masz swojego Jezusa? To jest takie pierwsze pytanie, można powiedzieć, klucz do tego, aby właśnie dobrze przygotować się na to narodzenie Jezusa Chrystusa, aby rzeczywiście móc otworzyć to serce dla Jezusa. Jaki jest ten Twój Jezus? Czy możesz powiedzieć, że masz swoją Ewangelię? Ktoś może wstać i powiedzieć: proszę księdza, ale to chyba tak nie wypada mówić moja Ewangelia. Ale to chyba nie wypada mówić mój Jezus, bo to jest chyba takie przywłaszczenie sobie tego Pana Boga. Że to jest takie jakby uczynienie z Niego, nie wiem, rzeczy. Nie. I z całą świadomością jeszcze raz powtarzam to pytanie. Czy masz swojego Jezusa? Zobacz. Kiedy mówisz, nie wiem, żona, mąż, przyjaciel, to tak naprawdę mówisz o kimś. Wcale nie wchodząc w jakąkolwiek relację, nie wiem, mówiąc o tej osobie, możesz nawet i sobie, nie wiem, zażartować, coś tam powiedzieć. Ale teraz zobacz, jeżeli powiesz mój mąż, moja żona, mój przyjaciel, to przede wszystkim Ty wiesz, o kim mówisz. To przede wszystkim Ty znasz głos tej osoby. To Ty przede wszystkim znasz, nie wiem, zapach tej osoby, włosy. Wiesz, co myśli, wiesz, co lubi. Kiedy na przykład rozmawiacie razem ze sobą i popatrzysz na jej twarz i zobaczysz, że ta twarz jest trochę niewyraźna, to możesz powiedzieć, że no właśnie, coś złego powiedziałem, coś tej osobie nie odpowiada. Ale to jest właśnie ta Twoja konkretna relacja do tej osoby, która jest Tobie bliska. I to wcale nie oznaczało w tym momencie, że kiedy mówisz mój przyjaciel, moja żona, mój mąż, że Ty czynisz z niego rzecz. Ale w tym momencie pokazujesz,
że ta osoba jest dla Ciebie bardzo ważna, że Tobie tak naprawdę na tej osobie zależy. I właśnie, moi drodzy, jeżeli ja zadaję to pytanie, jaki jest ten Twój Jezus? To właśnie dlatego, że Ty wiesz, w jaki sposób ten Jezus do Ciebie mówi. W jaki sposób właśnie ten Jezus wzywa Cię na tą konkretną drogę. To Ty przede wszystkim wiesz, w jaki sposób ten Jezus Ciebie upomina. To Ty przede wszystkim znasz ten głos Jezusa wśród tych głosów, tych setek głosów, które gdzieś tam masz w swoim sercu. Czy masz swojego Jezusa? Moi drodzy, ten Jezus chce mówić do serca każdego człowieka. I dzisiaj ten Jezus chce mówić w tej świątyni do każdego i każdej z was. Do tego serca, które może jest strapione, do tego serca, które może przeżywa jakieś trudności, do tego serca, które nie wie sobie, w jaki sposób sobie z jakimiś tam problemami poradzić, do tego serca, które może jest przepełnione radością, ale może i przepełnione smutkiem. Dzisiaj przede wszystkim ten Jezus chce mówić w sposób szczególny do Ciebie. Ale pytanie, czy ja Go znam? Czy ja dzisiaj mogę powiedzieć mój Jezus? Zobaczcie, święty Paweł, kiedy mówi o Jezusie, to mówi mój Jezus. Moje doświadczenie Jezusa. Moja Ewangelia, moje spotkanie z Jezusem. Jaki jest Twój Jezus? Kiedy przygotowywałem to pierwsze spotkanie, to pytanie bardzo mocno również zabrzmiało w moim sercu. I w pierwszej kolejności to pytanie właśnie postawiłem sobie samemu. I zobaczyłem na to całe swoje życie, i właśnie mogłem dojść do wniosku, że ten Jezus, który dzisiaj jest w sposób szczególny moim Jezusem, to tak naprawdę On od samego początku nie był moim Jezusem. Mi się tylko wydawało, że ten Jezus jest moim Bogiem, że ja Go gdzieś tam mocno trzymam za nogi. Ale bardzo szybko pewna sytuacja uświadomiła mi, w jaki sposób ja patrzę na Jezusa. Pewnego razu mój brat, jadąc na motorze, miał wypadek. Znalazł się w szpitalu. I jak to chrześcijańska rodzina, zrobiliśmy tak samo. Myślę, że tak jakby każdy z was to zrobił. Klęknęliśmy wspólnie razem do modlitwy. Chodziliśmy na mszę świętą, modliliśmy, prosiliśmy Pana Boga o to, żeby właśnie brat wyzdrowiał, żeby mógł wrócić do nas, żeby mógł cieszyć się tym życiem. Po chyba 2 tygodniach przychodzi wiadomość, że niestety, ale brat zmarł. I wtedy tak naprawdę zobaczyłem, że ja tego Jezusa traktowałem jako jakąś taką maszynę do spełniania moich prób. Wtedy zobaczyłem, że moje postępowanie było takie, nie wiem, Panie Jezu, odmówię zdrowaś Maryjo, a Ty załatw mi to i tamto. Odmówię Ojcze nasz, Panie Jezu, zajmij się tą i tamtą sprawą. Odmówię 10 różańca, to już myślałem, że no właśnie, będę tego miał błogosławieństwa po uszy. I właśnie w ten sposób wtedy traktowałem Pana Jezusa. W ten sposób właśnie zobaczyłem, że ten Jezus nie jest dla mnie kimś bliskim. Nie jest jakimś tam moim takim przyjacielem. Ale kimś, kto mógłby mi właśnie pomóc za jakąś tam zdrowaśkę, nic więcej.
Dlatego właśnie jaki jest ten mój Jezus? Chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś znalazł w dniu dzisiejszym takie 5, 10, 15 minut na takie konkretne i osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Może tutaj w kościele, może w domu. Zachęcam Cię do tego, abyś właśnie to pytanie, jaki jest mój Jezus, w tej odpowiedzi, tą odpowiedź uczynił takim jakby wyznaniem wiary. I powiedział właśnie, nie wiem, Jezu jesteś moim, albo Jezu jesteś dla mnie. I spróbuj sobie właśnie odpowiedzieć. Jaki jest mój Jezus? Ale zachęcam Cię też do takiej jednej, bardzo ważnej rzeczy. Kiedy staniesz w tej modlitwie przed Panem Bogiem, abyś przede wszystkim zajrzał głęboko do swojego serca. Nie staraj się odpowiadać tymi wszystkimi pięknymi hasłami, które, nie wiem, może pamiętasz jeszcze z lekcji religii, albo z kościoła, albo ze wspólnoty. Nie. Postaraj się przede wszystkim, aby to była Twoja konkretna odpowiedź. Aby to było Twoje konkretne spotkanie właśnie z Panem Bogiem, gdzie właśnie będziesz chciał sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest mój Jezus? Jak wygląda przede wszystkim właśnie to moje doświadczenie Pana Boga? Moi drodzy, dlaczego właśnie takie pytanie? Dlaczego taka prośba do Was, żeby przede wszystkim to zrobić? Zobacz, kiedy staniesz przed drugim człowiekiem, nie wiem, żona stanie przed mężem, mąż przed żoną, albo dwoje przyjaciół. I teraz jedno najpierw powie, kim ta druga strona jest dla niej. I potem ta druga strona zrobi to samo, to ta więź pomiędzy tymi ludźmi będzie jeszcze mocniejsza. I to samo właśnie może stać się wtedy, kiedy powiesz Jezusowi. To ta Twoja więź z Jezusem będzie o wiele mocniejsza. To ta więź Twoja z Jezusem będzie o wiele mocniejsza. Ale oczywiście musimy zdać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg daje nam wolną wolę. Ty możesz to zrobić, ale nie musisz. Pan Bóg daje nam tą wolę i od nas tak naprawdę zależy, co my z tym wszystkim zrobimy. Jak tak naprawdę to całe swoje życie dalej poprowadzi. Dlatego jeżeli chcesz tego spotkania z Panem Bogiem, jeżeli chcesz pogłębić tą relację, to zachęcam Cię właśnie do takiej postawy. Postawy modlitwy, postawy otwartości, ale też i tej odpowiedzi konkretnej Jezusowi. Jaki jest mój Jezus?